miejsca tutaj. Dzięki temu wsparciu działamy w tym pomieszczeniach od lutego i też już udało nam się wesprzeć ponad 1800 osób z Ukrainy. Obejmuje ich szerokim wsparciem, które za chwilę będziemy tutaj prezentować Państwu. To jest wsparcie zarówno dla dzieci, jak i dla nastolatków, jak i kursy językowe, wsparcie psychologiczne, korepetycje prawne. Staramy się być kompleksowi, a przede wszystkim chcemy tworzyć społeczność zarówno dla osób z Ukrainy, jak i Polski. I heard the great work you are doing here. On the provision of integrated services to Ukraine. Słyszałam o tym, jak świetną pracę wykonujecie tutaj w świadczeniu zintegrowanych usług dla ukraińskich dzieci. Myślę, że to świadczy o wielkiej hojności, jaką pokazał kraj, wychodząc w pierwszej kolejności z pomocą dla najmłodszych. Jako UNICEF jesteśmy zachwyceni współpracą ze społeczeństwem obywatelskim i gminą w tych ośrodkach, które zapewniają zintegrowane usługi w różnych dziedzinach. Jest osoba, widzimy, że jest kryzys, jest potrzeba pomocy, czy to prawnej, czy logopedycznej, czy psychologicznej, czy tłumaczenie dokumentów, które są potrzebne do podjęcia zatrudnienia. Co było dla nas najistotniejsze, żeby od początku nie doprowadzać do takich nacjonalistycznych nastrojów i żeby uchodźcy z Ukrainy mogli się u nas czuć jak my. Krótko mówiąc, żeby nie dochodziło do sytuacji jakiegoś takiego hejtu czy niechęci.